Świat wokół nas podlega nieustannym przemianom. Dzieje się tak od zawsze, od samego początku. Czas i przestrzeń dokonują ciągłych przeobrażeń. Zmieniają się krajobrazy, powstają nowe gatunki, zmienia się nasze ludzkie wyobrażenie o tym, co nas otacza. Tak stało się ponad 2000 lat temu. W pewnym miejscu pewien człowiek zaczął myśleć inaczej niż wszyscy. Jego myśli zmieniły świat. On sam też się zmienił. Paweł Starsu. Miłość cierpliwa jest i łaskawa. Miłość nie zazdrości. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwością, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a swego bliźniego jak siebie samego. Przykazanie miłości ogarnia sobą wszystkie przykazania dekalogu i doprowadza je do pełni. W nim wszystkie się zawierają, z niego wszystkie wynikają. Do niego też wszystkie zmierzają. Taka jest wewnętrzna logika przymierza Boga z człowiekiem. Przymierze to osiągnęło swą pełnię w Jezusie Chrystusie. W nim też została objawiona pełnia dobra dana człowiekowi przez Stwórcę, a równocześnie zadana mu jako istocie Bogu podobny. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. To największe przykazanie jest jedno, jest zarazem dwoiste. Obejmuje Boga i ludzi, a wśród ludzi bliźnich i siebie samego. W ten sposób Bóg spotyka się w tym przykazaniu ze swym obrazem i podobieństwem, którym jest każdy człowiek. Przykazanie miłości ma w Ewangelii także swój wymiar społeczny. Mówi Chrystus: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, abyście się społecznie miłowali. W każdym swoim wymiarze przykazanie miłości jest odniesione do ludzkiej woli, która jest wolna. Czy zawsze musimy budować mury, by zrywać łańcuch ludzkiej solidarności?
dzielić narody i odgradzać szczęście jednych od cierpienia innych? Człowiek, kierując się światłem rozumu, czyli sądem sumienia, wybiera, a w ten sposób rozstrzyga i stanowi o sobie. Nadaje kształt swym uczynkom. Czy ty prosisz mnie o to, by wyjechać? Nie proszę. Zrobię tak, jak ksiądz prymas rozporządzi wedle ślubów posłuszeństwa. Ale chcesz, żebym cię wysłał do Rzymu? Jeżeli nie chcesz, ja cię zmuszał nie będę. Ale jeśli uważasz, że tak byłoby lepiej, zastanów się. Ale ja nie mogę zdradzić ludzi. Drogi księże Jerzy, obaj jesteśmy kapłanami. Obaj wiemy, że nie możemy zdradzić Jezusa Chrystusa. Przykazanie miłości jest skierowane do wolnej woli. Od niej bowiem zależy, czy człowiek nada swym uczynkom, swemu postępowaniu kształt miłości lub też inny kształt, miłości przeciwny. Może to być kształt egoizmu, kształt obojętności na potrzeby drugiego, obojętności na dobro wspólne. Może to być wreszcie kształt nienawiści czy zdrady, wbrew temu, czego uczy Chrystus: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Co bólczy, człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg, stwarzając, chciał dla niego samego. Równocześnie ten człowiek, obraz Boga, jego podobieństwo, nie urzeczywistni siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Nie egoizm, nie szybki sukces ekonomiczny za każdą cenę, nie praktyczny materializm. Można by tę listę pomnażać. Ale gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność. Jednym słowem, przykazanie miłości. My jesteśmy grzeszni. O tym również pamiętajmy. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Pyta psalmista. Bóg nie zachowuje pamięci o grzechu. Bóg miłuje człowieka i szuka dla niego prawdziwej wolności. Odpowiedzią Boga na grzech ludzkiego początku, o czym nam przypomniała dzisiejsza liturgia w pierwszym czytaniu, jest Ewangelia Chrystusa i ostateczna tajemnica Jego Paschy przez krzyż i zmartwychwstanie. Eucharystia, którą sprawujemy, jest stałym tej Paschy uobecnienie. Trwa w dziejach człowieka, w dziejach narodu ta miłość,
która jest zawsze większa od nienawiści. Trwają moce odkupienia, którymi Chrystus przyciąga wszystkich do siebie. Działa w nas Duch Chrystusa, który jest duchem prawdy. Bylebyśmy tylko Jemu nie bluźnili, bylebyśmy nie bluźnili przeciw Duchowi Świętemu. U mnie w domu wszyscy wierzyli, tak mnie wychowali. Dobra, dobra, już nie ściemniaj. Te rodziny to właśnie największe gówno. Ta ludowa moralność, cudzołóstwo, większy grzech niż zabójstwo, albo kult Matki Boskiej. Nie masz wrażenia, że tu wszystko jest porąbane? Nie, nie jest. No weź pomyśl. Teoretycznie Bóg to Trójca Święta, no nie? Czyli Ojciec, Syn i Duch Święty, tak? Okej, okay. Boga Ojca trzą, ale Jezusa jeszcze bardziej. Bo ja wiem. A ja wiem. A już Ducha Świętego tyle co nic. A wiesz dlaczego? Bo oni nie jarzą, co chodzi. A dlaczego nie jarzą? A bo trudno jest im to namalować. Bóg Ojciec? Proszę bardzo. Dziadek z brodą. Jest dziadek z brodą. Jezus? Okej. Okay. Pogodny hippie, skór. Ale weź namaluj im ducha? Nie. No to wolą Matkę Boską, bo też wiadomo, o co chodzi. Poza tym w każdej prymitywnej religii musi być jakaś bogini, no nie? Bo wtedy zamyka się w nas twórcza potęga miłości. Wtedy dom wewnętrzny jest skłócony, nie będzie się mu boskać. Mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie. Równocześnie zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, Chrystus został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu. Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. No oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawias, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako stwórca może być daleki stwórca, ale bez prawa do interwencji życie człowieka, dzieje człowieka, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. To jest też część ducha europejskiego. Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka. Dlatego też wciąż mówimy o potrzebie nowej ewangelizacji. Nowej ewangelizacji. Po Soborze Watykańskim II
zrodziła się ta świadomość, ta potrzeba nowej ewangelizacji. Starego przecież kontynentu, starych przecież społeczeństw, chrześcijańskich społeczeństw, jednak nowa ewangelizacja. Więc jeszcze raz przypominam, lat zwycięstwa, rok 79, to wołanie młodego wtedy jeszcze papieża, można by powiedzieć świeżo upieczonego, które dziś chcę powtórzyć. Dzisiaj to powtarzam. Nie mam nic lepszego do powiedzenia, tylko to. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nie przestaję ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam, sam go dokona. A wy nie przeszkadzajcie mu, współpracujcie z nim, bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Amen. Jak mogę okazywać komuś uczucie dzień po dniu, kiedy ten ktoś mnie odrzuca? Dobre pytanie. Nie o to chodzi. Czyżby? Nie w tym rzecz. Spytałeś, jak można kochać kogoś, kto cię nieustannie odrzuca. Odpowiedź brzmi: nie możesz jej kochać, bo nie dasz jej tego, czego nie masz. Nie mogłem naprawdę kochać twojej matki, póki nie zrozumiałem, czym jest miłość. Nie możesz oczekiwać za nią nagrody. Postanowiłem kochać twoją matkę, nawet gdyby na to nie zasłużyła. Bóg cię kocha, nawet jeśli na to nie zasługujesz. Nawet jeśli go odrzucisz. Naplujesz mu w twarz. Bóg wysłał Jezusa, by umarł na krzyżu i odpokutował za twoje grzechy, bo cię kocha. Miłość cierpliwa jest i łaskawa. Miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.